Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Słuchajcie, możecie zostawić lajka, komentarz, subskrypcję na dobry początek, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Słuchajcie, poprzedni odcinek, małe przypomnienie, byliśmy z Triss, uratowaliśmy czarodziejów i Dijkstra zaproponował nam, że dzisiaj wykonamy w dzisiejszym odcinku zamach. Ja nad tą propozycją miałem się zastanowić i ją rozważyłem. Idziemy w dzisiejszym odcinku wykonać zamach, natomiast wpierw to już w ogóle będzie miazga. Wpierw to jest misja pełna konspiracji. I uwaga, trzymajcie się, bo to będzie jazda bez trzymanki i to będą dopiero emocje. Użyć wiedźmińskich zmysłów, by znaleźć kolejną skrzynkę. Takie sobie rzeczy tutaj wykonamy. To będzie pierwsze od razu wyjeżdżamy z grubej rury, czyli tutaj pierwsze co to szukamy tych skrzynek. To jest kontynuacja misji z poprzedniego, też wczorajszego odcinka. Wczorajszy odcinek w ogóle był chyba najlepszym odcinkiem ever. Mega zajebisty był ten odcinek. Przeczytajmy, o co chodzi, żeby wam troszeczkę przypomnieć. Podczas wędrówki przez Nowigrad Wiedźmin był świadkiem niecodziennego zdarzenia. Natrafił na moment, kiedy tajemniczy człowiek korzystał ze skrytki umieszczonej w ścianie budynku. Geralt zajrzał do skrytki i znalazł tam wiadomość, która kierowała go do kolejnej skrytki. Także to jest misja, którą odblokowałem po prostu przypadkiem. Najzwyczajniej w świecie i przy okazji wydałbym może jakiegoś punkta tutaj na zatrute ostrze, co? Tak, myślę, że tak. Zatrute ostrze to jest umiejętność, którą chcemy posiadać. Co to było, kurczę, takie głośne? Bo ja sobie trochę zwiększyłem jakby głośne, żebyście wy lepiej słyszeli, ale odrobinka wydaje mi się, przesadziłem, nie? Wydaje mi się, że te 14 to będzie w porządku. Wcześniej było na 13 i tutaj mam kolejną skrzynkę. Dobra. To chyba da się przesunąć. Ornamentowany klucz do skrzynki oraz jakaś szpiegowska notatka. Trzeba ją przeczytać. Kampania handlowa targuje się o zapłatę cesarza. Znamy słabość Hemelfarta. Podstawisz naszą dziewczynę na przyjęciu. Uwelgę, budów, sprzęt i pieniądze dostarczę do skrzynki w kanałach bogatej dzielnicy. Dołączam klucz. O kurde, czyli możemy tutaj zebrać po prostu łup, tak? Okej, czyli to jest darmowe sianko dla nas. Kiedy No ostatnio czemu się nie? tam ocnie? Może jeszcze tam coś będzie ciekawego. Czy to jest daleko? 200-300 kroków mniej więcej. O kurde, no daleko akurat jest. Szybciej będzie chyba na rynek. I z rynka tam się udamy do tamtego Jest podchód. znacznika. Co wam powiem, no. Kurczę, tak mi się fajnie gra w tego Wiedźmina. Jeszcze po wczorajszym odcinku. No to już musiałem tutaj usiąść i nagrać kolejny odcinek, czyli dzisiejszy, który teraz widzicie. Bo było absolutnie fantastyczna fabuła, była absolutnie fantastyczny komentarz, tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że wszystko w poprzednim odcinku się zgrało, przez co był naprawdę fajny odcinek, a później przypomniałem sobie, że niestety muszę wstać jutro. I że chyba nie nagram dzisiaj odcinka drugiego i mi się przykro zrobiło. A później sobie przypomniałem, że jednak o 11, a jest dopiero 23. Więc kurczę, mogę tutaj nagrywać dalej. No więc cieszę się, że spędzacie tutaj ze mną to oderwanie chwilowo od kurczę smutnej rzeczywistości. Ja też tutaj spędzam czas oderwany przez te 30, 40, 50 godzin dziennie. Oderwany od rzeczywistości. No i co, trzeba się chyba raz na jakiś czas, wydaje mi się, oderwać od rzeczywistości. Wydaje mi się, że to jest Emila się zdrowe. chyba nie udała. Chyba nie. Szpiegowska notatka. O, nic ciekawego tu nie ma. Plan z Hamelfartem nie ulega zmianie. Z naszej strony wszystko gotowe. Niech tylko twoja dziewczyna nie zawiedzie. Po tym jak kampania zdradziła Nilfgaard, od powodzenia tego planu być może zależą losy wojny. No dobra, tutaj są kanały, ale wątpię, że po tych kanałach będziemy teraz chodzić. To są raczej kanały, które już zbadaliśmy. A, to jest w ogóle tak, to jest w ogóle tutaj. Przecież jesteśmy pod posesją znaczy nie wiem, Wegelburgów? Nie, pod posesją jakiejś tam laski. Ale nie pamiętam, jak ona się nazywała. Tej, co trenowaliśmy, tych siostr, które trenowaliśmy. Tych sióstr, które trenowaliśmy. Dobra, czy ja idę dobrze. Ale kurwa, nie wszedłem na pewno tędy. Ale wyszedłem tędy, no dobra, niech będzie już.
to co, zadania poboczne byśmy się pobawili. I teraz zaczyna się prawdziwa gra, zaczyna się prawdziwa misja i zaczyna się prawdziwy odcinek. Te pierwsze 5 minut to wiadomo, że to było jakieś tam wykonywanie gówna, a teraz śmietanka, misja, która nazywa się Spisek. Kiedy Dijkstra zaangażował się w ewakuację czarodziejów, Geralt od razu przeczuwał, że coś jest na rzeczy i nie pomylił się. Gdy tylko magowie bezpiecznie odpłynęli ku gościnnym brzegom Kowiru, Dijkstra wyjawił Wiedźminowi, że zamierza przeprowadzić zamach na Radovida i poprosił o spotkanie w Passiflorze. A my na to spotkanie się udamy i my chyba pomożemy Dijkstrze tutaj w zamachu. A ciekawe, czy możemy iść na przykład do Radovida i mu poskarżyć się. Ciekawe, czy gdybym na przykład nie zepsuł tutaj misji z Filipem Eichhardt, chyba ona się tak nazywa, u tego, u Radovida, tu byliśmy na pewno, nie ma po co tu iść. U Radovida, jakbym nie zepsuł tej misji z Filipem, to czy teraz miałbym okazję wydać Dijkstrę po prostu? Wydaje mi się, że tak. Kurde, jak ja ma się tam dostać? Minimapa, pomóż trochę, bo to tak na razie to... Minimapa kurwa średnio działa. No gdzie ty mnie ta minimapa prowadzisz? Na pewno nie tu. Też wolę tymi schodami na górę, ta. Dasz radę płotkę? Kurczę, płotka to nawet da się na... radę na dachu ten się zrespić. Zatem mi się zrespiła płotka w środku budynku. Musiałem wyjeżdżać płotką z budynku, więc... Po schodach też da radę. Jest git. Spotkaj się z Dijkstrą w Passiflorze. Nie mogę się mega naprawdę doczekać tej misji. I słuchajcie, i trochę zmieniłem w tym odcinku delikatnie głośność. Podwyższyłem, nie? Podwyższyłem, żeby było lepiej słuchać dialogi. Więc mam nadzieję, że w tym odcinku no po prostu lepiej będzie słychać dialogi. Ale że nie będą one na tyle przesadzone, żeby... Żeby aż kuło po oczach, po słuchu właściwie. Kuło po słuchu? To jest dziwne stwierdzenie. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Mam nadzieję, że wszystko będzie po prostu w porządku. Jeżeli nie będzie, no to ja sobie ten odcinek zobaczę dzisiaj. No i ewentualnie pozmieniam. W następnym odcinku opcje dźwiękowe. Chociaż mogę sobie zatrzymać nagrywanie w sumie. Zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. To w sumie odbądźmy dialog i wtedy zobaczę, czy wszystko jest gituwa, czy nie jest gituwa. Czy na przykład mnie słychać, kiedy my gadamy, czy mnie nie słychać, czy za cicho mówię, czy za głośno. Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Okej, okay, a co to poka tu? Samica? Samica. Jabłko. Fajno. O kurde, tajne wejście w Passiflorze. Żeby wysoko urodzonego straszyć szpicrutą, bo przed ołtarzem. Witam. Tak, właśnie na górę szef już czeka. Ja mam w to uwierzyć. Kurczę, nawet takie prosta rozmowa, że ja se gadam z bandytą, on mi... Wiedźmin Geralt, tak, proszę na górę, nie? To dodaje temu światu... No, dodaje temu światu mega takiej prawdziwości, nie? Że tu ciągle jest jakiś dialog, ciągle coś się dzieje. O kurde, witam. Jesteś. Jestem. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Vridanka i wszczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radovidowi. To tak raczej nigdy nie działo, ale... Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Już podjąłem decyzję? Jeszcze nie wiem, czy pomogę? No jeszcze nie wiem, czy pomogę w sumie. Ale chyba tak, ale... Jestem tu tylko przez ciekawość. Ale pomożesz nam. 50-50. Najpierw muszę wiedzieć, czego ode mnie oczekujesz. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Proszę, ty tutaj? No kurde. Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Dlatego na przykład już nie pamiętam. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego?
Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie ma już złudzeń. Martwy Radowid to wolna Temeria. Kurde, powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że Martwy Radowid to wygrana Nilfgaardu, a nie wolna Temeria. Nie wiem, kurczę, sprawdziłem sobie dźwięki jednocześnie, raz mi się wydaje, że jest za głośno, raz mi się wydaje, że jest za cicho. Nie wiem, możecie napisać o tym, czy jest za głośno, czy za cicho, to w ewentualnym następnym odcinku to zmienię, bo jak na moje jest średnio i jak na moje te dialogi są teraz za głośne, ale z drugiej strony każdy ma też inne słuchawki, więc w innych słuchawkach może to brzmieć inaczej, ale trochę mnie chyba, mam wrażenie, zagłusza, szczególnie kiedy będę mówił na przykład tak i wtedy mnie będzie ledwo co słychać. Tak mi się wydaje. Nie będzie chciał wracać do starych granic. Zamiast tego marzy mu się Imperium Północy. Póki Radowid żyje, Temeria nigdy nie będzie wolna. No, ale nie będziemy cię zanudzać polityką. Pamiętaj, że Radowid jest zagrożeniem dla Triss i Yennefer. To powinno cię najbardziej interesować. No to prawda akurat. Właśnie, dobra. Co ja mam w ogóle zrobić? Chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Rosz. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. To już wiem, o kogo chodzi. Wtajemniczyliście redańskiego żołnierza w zamach na redańskiego króla? Widzisz, nawet wśród redańczyków wielu nie zgadza się z polityką Radowida. A kiedy nawet prości żołnierze zauważają, że coś jest nie tak, to znak, że trzeba działać. Znajdę waszego wspólnika, nie jestem zainteresowany. No znajdziemy chyba, chcemy pomóc, no tak, chodzi o Triss, Yennefer, tego, Radowid jest pierdolnięty. Ale to zamach na króla jest, wyobrażacie sobie, jakbyście naprawdę tak stali, a nie tylko przed taką decyzją, a nie tylko w grze komputerowej. No znajdę, no takim i tak coś... Dobra, pogadam z Gregorem. Dobra, przyznam... Postaraj się nie rzucać w oczy. Przyznam wam szczerze, że wykonam tę misję. Pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny. Może ciszej mów, ciszej mów. Wiem, spróbuję tego nie spieszyć. Szeptajmy sobie. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Gera. Chciałem powiedzieć, że wykonam tę misję tylko z tego względu, że mam wrażenie, że to jest zły wybór, który podejmujemy. Ale może mam takie wrażenie, ale normalnie to bym chyba takiego wyboru nie podjął, bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy Radowid zginie, to będzie chujnia straszna. Że tu się wszystko posypie i generalnie Nilfgaard wygra. I będzie jeszcze więcej ofiar niż jest teraz. To jest w ogóle... To... Co by było gdyby, jest bardzo dużo co by było gdybów. Ale... Tak w sumie kierując się tylko i wyłącznie nie polityką właśnie, ale naszymi przyjaciółkami, no to w sumie warto je uratować. Generalnie chyba ogólnie to bym nie brał misji i nie wykonywał jej. Ale z tego względu, że przecież nagrywam odcinki, no i gramy to na streamach i nagrywam odcinki, to przede wszystkim jednak. No to chcę to wykonać dla widza. Ale chyba nie, chyba ogólnie też bym wybrał, no. Radowid to chuj. Debil. Ćwuk. Cymbał. I wiele innych rzeczy, które nie za bardzo chcę teraz wypowiadać. Tam widzę wiaderko, no muszę kurwa się do niego dostać. O, no, nie spocząłbym. Otwieraj wiadro. Gunwart. No, ból za wody, było warto. Dobra, porozmawiaj z Redanią.
porozmawiać z redańskim łącznikiem. Mam wrażenie, że gra jest za głośno, nie? Jakoś mnie przynajmniej mega zagłusza, a mam ją ciszoną na słuchawkach o połowę. Kurde, nie wiem, coś pokrzeniłem chyba z tym dźwiękiem delikatnie. Ty, ale jak my jesteśmy w pasiflozie, to ja tutaj nie mogę sobie jakąś tutaj tego porozmawiać? Z kimś tu? O, może jakimś wynajmie? Panienki? O kurwa, gigolo! Albo pana! Wszystkie drogi prowadzą. Chociaż takiej opcji nie mamy. Witam ponownie. Kiedy tak na ciebie patrzę, zaczynam żałować, że już nie jestem w czynnej służbie. Chcę zobaczyć dziewczyny. Nie poznam nowy narybek pasiflory. O, proszę bardzo. O kurde. Viola. Jo, cię kręcę, ale że ty maskę musisz szmulc nosić, to ja nie chcę z tobą w ogóle rozmawiać. Może jest jakaś inna tutaj samica. Pokaż. Pokaż po... O, a, bez ma... Elfka! No to jak nie, jak tak? Witamy nowego gościa. A, witam. Mam nadzieję, że nasze usługi znajdą uznanie w twoich oczach. Ty. Czego sobie życzysz? Poczekaj, ale jak to kurwa kiedyś działało przecież? Przecież jak one mogły tak cały czas? To nie były w ciąży czy coś? W średniowieczu? Jesteś elfką. Nie trudno to rozpoznać. Jestem z tego dumna i nigdy nie zamierzałam tego ukrywać. Z tego co wiem, w Nowigradzie elfy nie są zbyt dobrze traktowane. Łagodnie to ująłeś. Ale nie rozmawiajmy o tym. Przyszedłeś tu dla przyjemności. Nie po to, żeby słuchać skarg. Tak, ruchanie. Jestem zmęczony i chciałbym się... Wydupcam. W towarzystwie pięknej kobiety. Najlepiej elfki. Dobrze trafiłeś. Ale zadowolony Gerbard. No to jest scena chyba, której nie widziałem nigdy. Kurwa, czy masaż pleców dostałem za friką? O, właśnie chciałem powiedzieć, sprzedaj klapsa, ty. Tośmy się zrozumieli, dobrze. Ciekawa, to jest scena, której nigdy nie widziałem, naprawdę. Dalej jakieś nowe animacje, czy to ja jakieś mody wygrałem? Wiem, że są na pewno mody na to, że dodałem różne tam sceny łuskowe, no ale z takim z boszuchem nie jestem. Nie będę kurczę... Ojojoj! Znaczy tego, no nie będę aż taki z boszuchem nie jestem, że nie będę w Wiedźminie dodawał jakichś sprośnych scen, których nie ma w gierce, tak? Wykorzystujemy mechanikę gry, ale to jest tak zwane podziwianie sztuki, nie? Ja nic innego, no. Dobra, czyli mamy się spotkać z tym jakimś tam gagatkiem od Dijkstry. Tutaj jest jakiś sprzedawca. A pokaż mi tego sprzedawca. A to w pasiflorze, tak? Nie, gdzie jest pasiflora? Gdzie była pasiflora? Pasiflora była po prawo, a tu jest jakiś sprzedawca. Nie wiem, czy go pierwszy raz nie widzę, więc chciałbym się do niego udać w ewentualności wygrać może jakąś kartę? Nie tędy. Tutaj są jacyś kupcy, ale to są kupcy, z którymi nie za bardzo mogę kupcować. A, to jest ten ziomuś. No, to byłem tu 500 razy już, dobra. No to udajmy się do znacznika i poszukajmy tego redańskiego szpiega. A tutaj co jest za mapa? Znaczy za misja? O wysoką stawkę. Szukaj skrybę w pasiflorze i zapisz się na turniej Gwinta. Będzie też trzeba wykonać tą misję. Kurde, wykonałbym ją teraz, szczerze mówiąc. Ale nie wiem, czy mam na tyle mocną talię kart, a nie chciałbym wykonywać tych misji 500 razy.
Szczerze mówiąc, chciałbym zagrać turniej Gwinta i w ewentualności, gdybyśmy go przegrali, to po prostu go przegrywamy wtedy. Nie chciałbym go wczytywać 500 razy, tak samo jak robiliśmy z wyścigami konnymi. No, chciałbym, żeby to tak było smooth, jak to mówią. Dobra, no niestety jest daleko strasznie ten redański łącznik, więc udajmy się na... A, tutaj możemy do... A, no już, kurczę, nieważne. Jednak do tamtego miejsca mogliśmy się udać, ale udajmy się do drzewa wisielca. Przy okazji nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Przy okazji wyczyścimy sobie jeden znacznik zapytania, który już znacznikiem zapytania nie jest, bo jest to jakaś kurwa jaskinia potworów, coś w tym stylu, nie wiem, zaraz zobaczymy. Chodźcie ze mną, widzowie, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Dawno nie robiliśmy razem znaczników. Znaczniki sobie robimy na streamach. Zazwyczaj mam wtedy giga głośno puszczoną muzykę, ale jeżeli napiszesz coś na czat... A, to jest ten zbagowany znacznik. To jest kurde taki skam, nie? To jest zbagowany normalnie tego. Mówię ci. Byłem tu z 50 razy i to... Wkurza mnie to. Chyba, że to muszę te potwory, co są na górze, nade mną wybić. Poczekaj, może... Może to te potwory muszę wybić tu. Zatańczmy. A, to nie są potwory. Chyba, że ludzie to też potwory są. Chyba tak, chyba ich muszę wybić, bo skąd jakiś randomowy bandyta w takim miejscu? To było chyba siedlisko właśnie bandytów, nie? Tak mi się wydaje. A nie, siedlisko potworów to było. Dobra, kurwa, nie wiem. Oj, uniki. Ty, mocno biją w sumie. Ale my chyba mocniej bijemy. Ale no, coś tam do mnie zadali. No i nie zniknął mi za znacznik. Odnośnie potworów. Nie wiem, o co chodzi. Coś mnie tu pominęło się. Byliśmy tu chyba na odcinku, nie? Czy nie? Właśnie kurde nie pamiętam, czy... Nie wiem, czy chcę wam pokazywać, co tutaj się znajduje, czy nie chcę, bo już tu byliśmy 50 razy. Kurde, no. No patrzcie, tu nic nie ma. Jest jedna skrzynka. No nie mów, że to jest ta skrzynka, nie? No nie, też nie mogę jej zebrać, nie? Bo tu już jest zebrana skrzynka. Tu nic nie ma do zebrania, nie? W środku nic nie ma, bo wszystko wybiłem. No nie ma ani jednej rzeczy, no. Niemożliwe też, że ja tyle rzeczy... To jest niemożliwe! To jest absolutnie niemożliwe, że ja to pominąłem. To jest niemożliwe, nie? Co ty gadasz? Wyśmienite tego buty? Jo, cię kręca. No byłem tu, przysięgam, 4 razy i nie zobaczyłem tej... Naprawdę, autentycznie byłem 4 razy. I nie zobaczyłem tej skrzynki? A to takie zajebiste rzeczy jak wyśmienite rękawice? Kurde. Nie no, jakiś straszny gałgan i teraz znikło, co? Z minimaby. No znikło. No dobrze, no to przy okazji fajnie też wyszło, bo sobie wyczyściłem tutaj tą miejscówę. I mnie nie wkurza po raz 55, bo naprawdę byłem tu 4 razy autentycznie. Pamiętam, że nawet jak pojedziemy tutaj dalej, to będzie pewnego rodzaju wykrzyknik. I my ten wykrzyknik będziemy mogli wykonać. Patrzcie, jak pojedziemy tutaj, to będzie chyba osoba w opałach. Tylko nie wiem, czy tędy? Kurde, nie pamiętam, którędy teraz. Szczególnie, że mam kota i nic kurwa nie widzę. Mogę jakoś nie zużywać kota? Czy mam taką opcję? W sensie odczarować kota, o to mi chodziło. Nie zużywać kota, nie wiem, co to było za zdanie. No nie mam, bym musiał wykonać eliksir. Pewnie mogę taki eliksir wykonać. O, gdzieś tutaj, tak? A, nie. Tak? Nie? Tak? Kurde, tak! O kurczę. Wcześniej tu był wykrzyknik. Aczkolwiek postacie, które tutaj były na zbyt wysoki poziom i nie mógłbym sobie z nimi poradzić. I tutaj była osoba, która płynęła w środku, jakiś elf. I kurde... I tutaj widzimy chyba jego szczątki, wiecie? Nie udało mi się go uratować, no bo nie miałem szans tutaj z tymi gośćmi. No i w końcu tutaj... Płomień dogasł, niestety. Niektóre wykrzykniki właśnie musimy wykonywać na bieżąco. Bo nawet jeżeli ja tego nie striggerowałem, a jestem pewien na 90%, że nie striggerowałem tego wykrzyknika, bo jak go striggerowałem, to wczytałem od nowa gierkę, to mimo tego i tak, kurczę, jak widać, no ogień strawił to miejsce.
niesamowita jest ta gra, jeżeli chodzi o szczegóły, i jednocześnie wkurwiająca, że nie mogłem tutaj tej postaci uratować. No, wkurza mnie to. Nie przejdę Wiedźmina na 100%. Giga, jestem zmadowany. No, ale była tutaj postać, pamiętam. Jeżeli ktoś oglądał poprzednie odcinki, no to może też będzie pamiętać. Przyjeżdżałem tu chyba z dwa razy koło niej, tak szczerze mówiąc. Ale dwa razy wydaje mi się, że nie striggerowałem tego. W sensie striggerowałem jakby tą misję, natomiast później wczytałem z powrotem gierkę. Dobra, tutaj co jest? To jest jakiś nilfgaardzki, redański? Chyba redański, nie? Tak, chyba redański ten. A, redański jakiś obóz. I tutaj został mi sprzedany glade, pamiętam. Przez jakiegoś gościa. Ale próżno go teraz chyba szukać, co? Chyba tak. Chciałbym z nim zamienić ze dwa słowa. O tym glejcie, ale widzę, że nie mogę. Ale tu zasrane ludźmi. Coraz więcej tu ludzi. Tyle nie było ludzi na 100%, nie? Na bank. Pamiętam, że tu wykonywaliśmy zlecenie. Nawet dwa zlecenia. 100% tu nie było tyle ludzi. Tu się jakaś zadyma giga się dzieje. Wszyscy emigrują. Wojna idzie cały czas. Coraz więcej strat, coraz więcej cierpienia w gierce. Kurczę. No i to wszystko widać, nie? To wszystko widać, chłopie, normalnie w tym, nie? Widać, że ten świat się rozwija. Pojebany jest. Pojebane to jest, że to jest tak zrobiona gierka, nie? Niesamowite to jest. Ja się nigdy nie przestanę jarać, jak niesamowicie dopracowaną jest grą Wiedźmin 3. Jakby Wiedźmin 3 miał fiuta, to bym zrobił giga loda. Jedziemy! Mogę przejść? No to idę. Rozmawiam z redańskim łucznikiem. A to jest redański łącznik. Będziemy szukać jakiegoś gościa, który zajmuje się szyciem butów, tak? Jest szewcem. Jak mój dziadek. Szukam Gregora. Były. Znalazłem. Znaczy w sensie... Nadal to mój dziadek, tylko już nie żyje. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? No. No to już teraz jestem bardziej skłonny pomóc naszym kumplom Dijkstrze i Vernonowi. Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział w Wizimie. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Zły spawn, po prostu. Radowid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Kurwa, już masz 5 glejtów. No dobra, do powodzenia. Dzięki. Bywaj. I od się kręca, mam tyle chłopy glejtów. Strasznie dużo glejtów mam, naprawdę. Wariacie, glejtów to ja mam, chłopie. Giga, mega dużo. O kurde, musimy się wracać tam. Jejciu, a tam nie ma żadnego tego. Żadnego... Płotkęs. Chodź tu. Proszę się nie bagować, Wiedźmin ani Płotkęs, ty też nie. Żadnego znacznika, znaczy tego. Nie znacznika, tylko no po prostu zwykłego znaku, nie? Bo my jakby teleportujemy się do znaku. Teleportujemy, no używamy szybkiej podróży, czyli po prostu podróżujemy tam, tak? Tylko, że szybko.
nie widzimy tego. My jako gracze. Ale Wiedźmin zadupca tam na koniu. Nie pojawia się z pizdy. Zresztą nie wiem, po co ja tłumaczę takie rzeczy w sumie. Dobra, znajdź wóz szewca. Rozumiem, że o! Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzyj się, może coś znajdę. No to daleko nie musieliśmy szukać, kurde. Myślałem, właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy będę w stanie znaleźć ten wóz szewca, używając wiedźmińskich zmysłów na koniu, czy w ogóle mogę używać wiedźmińskich zmysłów na koniu. I w sumie mi się za bardzo nie zdarzyło to robić w przyszłości. No ale jak widać można, bo się udało. Ślady szarpaniny. O kurde. Ktoś dał komuś po gębie. Potem wlókł go po ziemi. I od siekierynca, co ty gadasz? Może szef jednak jest martwy, może to nie ta misja, którą pamiętam. Wink, wink. Dobra, to po śladach. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. No widzicie, a mówią, że szef bez butów chodzi. A to może w sumie zgubił, nie no. Wszystkie buty, co on w 15 chyba butach chodził. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. On kurczę tyle tych butów pogubił, chociaż akurat powiedzenie jest właściwe, no bo prawda jest taka, że najczęściej kiedy coś robisz dla kogoś, to najmniej robisz dla siebie. No i kurczę, i taka jest prawda, nie? But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Właśnie chciałem powiedzieć, czy jakiś każdy but będzie miał jakąś inną interakcję? Ale za dużo jest, żeby tych butów, żeby to była prawda. Coś słyszę, jakieś wilki chyba. A nie, troll. Co tu robi? Lakierki. Lakierki męskie. Witaj. Kto grał w Wiedźmina 1, na pewno Wiedźmin będzie zadowolony. Idzie sobie. Z tej misji. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rognie może, bo Og i Pog będą źli. Og? I Pog? To twoi koledzy? To znalazcy! Pogczam! Pog! Wielkie znalazcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, tam. Zupa? Zjedliście go? Nie, on kościsty. Niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany. Jak człowieki. No w sumie to nie jest takie głupie. Bywaj. Wyobraźcie sobie, że spotykacie takiego trolla i mówicie: o kurwa mać, troll. No nie? A wyobraźcie, że spotykacie takiego trolla w kapeluszu, garniturze i butach. Mówisz: dzień dobry? A, inne podejście. Jednak szata zdobi człowieka. Chociaż mówi się, że nie zdobi. Głupie powiedzenie. Jednak zdobi. Ty, czy to nie jest to miejsce przed... Nie, to nie jest możliwe, kurwa, że to jest to miejsce, w którym ja tu miałem... No przecież przed chwilą tu byłem, siedlisko potworów, no. Zaraz mnie roztrzęsie. Dosłownie na początku odcinka tu byłem. Halo. Właśnie wyglądało mi znajomo to miejsce. Ty, jestem tu już szósty raz w tej jednej jaskini. Cała mapa wiedźmińska, 15 milionów kilometrów kwadratowych, a ja 20 raz w tej samej jaskini jestem. Przecież to jest jakieś niepoważne. Co tu się dzieje? Ale jak Og bije, to zawsze. Posłuchajmy. To nie bij. Wystarczy, jak kogoś opierdolę. Nie wiem, czy słyszycie, ale. Robicie groźną minę i mówicie: wypierdalaj!
dupę pierdolona pizdo. Powtórz ci po kolei, smog. No dobra, to może po. Widzę, że musimy zacząć od czegoś dłuższego. Dajcie mi się zastanowić. Dobra, wiem. Zaczniemy od podstaw. Kurwa. Powtórzcie. Kurka wodna. This family is friendly. Kurwa, kurwa! Ja pierdolę, co za debil. Ok, nie debil. Ok. To właśnie czyni Wiedźmina piękną grą. Takie właśnie, takie rozmowy. Interakcje. I to się dzieje praktycznie za każdym razem, kiedy wykonujemy misję, że często sobie te postacie gadają o aktualnej rzeczy, którą wykonujemy. I możemy, jeżeli chcemy, posłuchać, co czyni tą grę piękną, tak jak już mówiłem. Dobrze, że nie podbiłem bliżej, bo mogłaby być lipa. Talar? Przerwałbym te... No tak. To inny mógłby uczyć trolle przeklinać. Przerwałbym tą piękną rozmowę. Sorry, że tak cicho, ale no... Nie wiem. No, kopela! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd. Bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! Oj nie, nie wiem. Gerwar tak być tak sru, kurwa. No, panowie... Gerwar to kike czadzior jest. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie! Siada na... Na dupie! Buty robi! Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie! Buty szyje! Słuchaj, Og. Jest mi potrzebny. Ja tu zamach na króla robię, rozumiesz? Potrzebny tutaj! Ty masz buty! Og nie ma! Rog nie ma! I Bog nie ma! Zrobi buty, to pójdzie. Nie mam czasu. Nie, no nie będziemy zabijać Oga Poga. Tylko na chwilę. Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie, Geralta, dobrze gada. Patrzcie na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Aż mi przykro się Poga, Oga i Roga zrobiło. I dla Roga. Że ich tak okłamujemy. Dla wszystkich po dwie pary. Chyba, że naprawdę on uszyje te buty. Niech idzie. Tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. O, masz podejście do trojki, Maxo. Powinieneś się postarać o dzieci. Dzieci to nie trole. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Adopcja. Widzę, że nic się nie zmieni. Dalej jesteś cierpki jak zgniła kapucha. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Przechodziłem wcześniej, nic cię tu nie było. I Dijkstra. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. 5 razy tu byłem. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Geralt. Spoko. Obym już tu nigdy, kurwa, nie przyszedł. W głowie zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyli cię. Tak jak my, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej. Może rusz dupę i wybacz, szybciej biegnij. Ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Słuchaj.
Dobra, pogadajmy jak już. Przez przypadek odpaliłem tutaj tę interakcję. Wywiad z Temerii w jedną noc. Ledwo uszedłem z życiem. Chlałem ze smutku, aż wątroba powiedziała dość. I co teraz? Praca u podstaw. Kręcę się po okolicy, słucham, pytam, werbuję nowych agentów. Jak Talar to jest postać z jedynki, z Wiedźmina 1. Siedzę cicho, nie rzucam się w oczy i wpierdalam kartofle. No to mamy wiele wspólnego. No i Talar ponadto to jest jedna z fajniejszych postaci, tutaj bardzo charakterystyczna. Ja kurwa jestem, a nie bywam. Klasyka. No to chodź, eskortuję cię, tylko jakbyś ty jeszcze biegł szybciej. Bo dla Oga trzeba skóry ogarnąć. Jebać ten zamach. Ciekawe co będzie później, jeżeli wrócę do Oga Poga bez Talara za jakiś czas. Ciekawe co się wtedy wydarzy. Pewnie mnie zaatakują i pewnie ta gra jest na tyle sprytnie zrobiona, że jeżeli tam pójdę, to będzie się jakaś interakcja. Albo no tak jak mówię, mnie zaatakują, bo będą źli. Nie ma skóra i sru mnie. Musimy tam wrócić po rozmowie z Talarem. No, bo nie wytrzymam, trzeba to sprawdzić. No błagam cię, Talar, czemu ty jesteś taki wolny, no? Przecież tu widz czeka, ty to specjalnie jesteś taki wkurwiający? Oni ci na bank specjalnie tak napisali, żebyś ty wszystkich wkurwiał w tej grze. Jeszcze raz. A jedno, że się nie da, się ciebie nie lubić. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. Wy zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi. A ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kranik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. Ale pewnie będziemy mogli sobie porozmawiać z Dijkstrą i Roszem. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Proste. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Dobra, chciałbym zobaczyć, co się stanie, jak wrócę do Oga Poga. Ogpok czeka na mnie, żebym mu zrobił buty. No przecież nie mogę tu kumpli zostawić troli. Zobaczymy, co się wydarzy. Pewnie coś... Partyjka z Talarem? Kurwa mać, to ja mogę od niego kartę wygrać? I mi teraz to mówię, jak ja z powrotem zadupcam siódmy raz do tej samej jaskini? Oga i Poga? Ciekawe, czy będą chcieli się ze mną bić. Czy w ogóle są tu nadal? No nie, są. Jakaś interakcja? Lokalny troll. A zero interakcji. A to ciekawe, kurde. Zazwyczaj twórcy gry pomyśleli o tym, że gracz wróci i zostawiają mu jakąś fajną ciekawostkę. Może zazwyczaj to... Nie, no nie.
Zazwyczaj, tak, zazwyczaj. Powiem wam, w Wiedźminie jest taka ukryta ciekawostka, że nawet po 7 latach musisz poczekać 7 lat w grze, żeby ta ciekawostka się, kurczę, odbyła, nie? I wydaje mi się, że po tym jak nagramy sobie kroniki Myrtany, wszystkie ciekawostki, to myślę, że możemy usiąść do Wiedźmina i nagrać ciekawostki o Wiedźminie. Dwójeczce, trójeczce, może być to fajna seria. Fajnie by było takie ciekawostki, które nigdy nie ujrzały światła dziennego i które są bardzo wyjątkowe, a takie ciekawostki są. Ale teraz chuj z tymi ciekawostkami, bo przed nami gwint. Prawda to, co mówią, że lubisz grać w karty? Ja po prostu lubię grać w kości, karty. To prawda, nie też. Gra mnie odpręża. O, nie też. Pytasz, bo nie masz o czym gadać, czy może masz ochotę ze mną pograć? Mhm. Grajmy, tylko pamiętaj. Interesują mnie dobre karty, a nie śmieci. Turniej muszę wygrać, rozumiesz? Muszę zostać mistrzem, kurczę, tego. Czego? Co to za miasto jest? Nowigrad, tak, Nowigrad, dobrze mówię. Mistrz oblężniczy, balista, Keira, katapultę wypierdzielmy. I Lamberta. O! Chociaż nie, do kitu ten ziomuś. Dobra, co robi jego karta? Transformuje kartę ukrytej mocy w potężniejsze jednostki na liniach dalekiego starcia. Okej, okay, czyli to służy jako, jego po prostu dowódca służy jako taki karta grzyba na ostatnim linie. No to nic, grajmy balistę. Zaczynajmy tutaj od małych kart. Od jak najmniejszych, żeby zaraz nie wyjść na prowadzenie 20 punktami. Bo wtedy oczywiście on to spasuje, a chcemy, żeby zużył jak najwięcej możliwych kart. Dobra, na szczęście mieliśmy tego manekina. Przydaje się ten manekin, bo czasem ten przeciwnik ma jakiegoś szpiega, a jeżeli nie ma, to zawsze możemy na przykład sobie Shani przywrócić dwa razy i ona na przykład nam dwa razy karty spalone przywróci, które mogą mieć czasem nawet i po 25 punktów, więc totalnie giga OP. Dobra, teraz gramy dopiero tego zioma. Moglibyśmy tego zioma jakby zagrać od razu, żeby on te balisty przywołał, ale tak jak mówię, gramy na spokojnie. Powiem wam szczerze, że powoli mi się nudzi 15 razy ustawianie i klikanie tego samego ustawienia, żeby ogarnąć kamerkę. Właśnie chciałem uniknąć tego, co zrobiłem, nie? No, tego miałem właśnie kurwa uniknąć, nie? Mogłem zagrać tego gościa, nie? Rozproszyło mnie to, że kamerka się wyłączyła. I nie pomyślałem niestety. No ale chyba mamy na tyle mocną talię, wydaje mi się, że tak czy siak to jest zwycięstwo, kurczę, dla naszego pięknych królestw północy. Niech on rzuci jakąkolwiek kartę i git. Niech będzie, chociaż jedną kartę zmarnuję, chociaż ten jeden punkcik. No, wygramy to raczej. Zobaczcie, jakie mamy karty. Ale zaczynamy oczywiście od kart najniższych. Solidna karta, naprawdę. Naprawdę fajna karta. Dziesiątka i kolejna dziesiątkę przywołuje, która jeszcze daje plus jeden punkt do każdej karty. No, solidna jednostka. I kogo my chcemy przywrócić? Balistę czy jakoś tutaj Keirę? Chyba jakąś Keirę. Nie wiem, czy cokolwiek by dała ta balista. Też chyba 6 punktów by dało, więc nie ma znaczenia chyba, co przywróciłem. Dobra, no mamy Trebusza, który przywołuje nam dwie karty. Mamy Wesemira, który przywołuje nam 3 karty. Mamy gościa za dychę i mamy Ciri za 15. A chłop ma dwie karty, bez szans. Mocny jest ten Wesemir. No, jeżeli Wesemir nam się trafi i nie mamy żadnego z Wiedźminów weku, no to jest 24 punkty za friko. Chora karta. Dzięki wielkie. Łatwo było, panie Talar. Co dostanę? Pewnie Talara. Jego mać! Wiesz, ile czasu zajęło mi zgromadzenie tej talii? Interesujesz się tym od dawna. To i pewnie znasz dobrych graczy, a co najważniejsze, z dobrymi kartami. Ostatnio dużo gadają o niejakim Lambercie, co to ma ponad wykurwistą talię. Może go znasz, bo to wiedźmin.
No kurde, gwint, partyjka z talarem. Zaktualizowane. No dobra, a co dostałem za kartę? No to mnie bardzo interesuje. No, na 90% dostałem talara, nie? Dziwne by było, jakbym dostał cokolwiek innego w sumie. No, musiałem dostać talara. Udajmy się do posterunku, oczywiście. Ja sobie bym zaznaczył misję, która nazywa się... A, nie mam misji... O kurde... Nie mam żadnej misji związaną z dalszym, z dalszą częścią tego zamachu. A myślałem, że będę miał. No to może jakieś zlecenie jeszcze wykonamy, bo już jest 50 minut. Kurde, z drugiej strony mi się nie chce. Udajmy się po prostu powiedzieć Priscilli, czego dowiedzieliśmy się od Udy i idźmy otrzymałem Geralta z Rivi, przecież to nie ma sensu. Ale i tak Geralt z Rivi nam się przyda, bo Yennefer przywołuje Geralta z Rivi. Kurde, szkoda, że nie Talar. Talar jest fajnym tym, szpiegiem. Chyba, że to przez to, że... No, raczej na 90% to przez to, że wgraliśmy tutaj moda. I po prostu Talar najwidoczniej nie ma Talara. A ktoś inny ma Talara. No, ale Geralt też jest solidną kartą. Za chyba 15 albo za 10. I przywołuje go Yennefer, czyli... No, czyli Cox. Wszystkie karty, które przywołują inne karty, są Cox. No i wydaje mi się, że ta talia, którą mamy, czyli te Królestwa Północy, no, jest gotowa na to, żeby tutaj spotkać się na partyjce, ale trochę większej niż zazwyczaj, bo na turnieju Gwinta, o ile się nie mylę, taki turniej odbywa się w Passiflorze, w burdelu. Nie wiem czemu. Ale kiedyś rozumiem, że burdele to było miejsce spotkań takie standardowe. Chyba nie dziwota. Dobra. Musimy porozmawiać z Priscillą, czego dowiedzieliśmy się od Dudu. To już dawno temu wykonywaliśmy tę misję. Mam wrażenie, że 3-4 odcinki temu. Ale do tego czasu wykonywaliśmy tylko i wyłącznie od tych 4 odcinków misje poboczne, także... Nie dziwota, że teraz to robimy. Nawet teraz, zamiast wykonywać ten główny wątek, to już chciałem udać się na zlecenie. Jakoś tak mam, że najpierw wolę wykonywać zlecenia, a dopiero później misje główne. Kurczę, to na dole jest ta Priscilla. No, jak zwykle się zgubiłem. Dobra, po podnośnym, bo jak tu się coś świeci, to mnie... To coś drażni w oczka, nie? Musi przestać się świecić. O, teraz elegancko. Jeszcze ktoś dostanie jakieś tutaj padaczki albo coś. Od światełek za mocnych, za szybkich, za intensywnych. No. I tak jest fajnie. Dobra, chodźmy teraz na dół, gdzie tu się idzie do tej Priscilli. Tutaj? To wejście tutaj. Witam. A co tu masz tu? Pokaż. Gospodarz Zimromek ma zaszczyt zaprosić na wieczorne występy. Priscilli, okej. Okay. Wzruszenie gwarantowane. No był to solidny śpiew, to wtedy solidny występ, który nam tutaj zaoferowała. No bardziej to my przyszliśmy po prostu. List do Jaskra, chciałbym przeczytać. Jaskier, mój drogi, odkąd powiedziałeś mi o planach okradzenia mafii, nie mogę przestać o tym myśleć. Kilka razy chciałem z tobą porozmawiać, oddzięczyć się za to, odwieść cię od tego szalonego pomysłu. Już mnie gardło boli, nie jestem w stanie jakby nawet tego przeczytać, mimo tego, że widzę słowo pewne. Ale wciąż nie mogę cię zastać w szałwi i rozmarynie. Z dwojga złego mam nadzieję, że to przez przygotowanie do skoku, a nie dlatego, że mnie unikasz. Chcę wierzyć, że w całej tej sprawie naprawdę chodziło o coś więcej niż tylko o pieniądze i wariacką przygodę. Ale tak czy siak wolałabym, żebyś tego nie robił. Na pewno da się znaleźć inny sposób na rozwiązanie problemu tej twojej starej przyjaciółki. Oboje znamy w Nowigradzie wiele osób. Są wśród nich tacy, którzy są nam winni przysługi. Może to czas, by je odebrać. Przemyśl to, nim sprawy zajdą za daleko. No dobra, no to co? Witam samicę. Piękną samicę o równie pięknym głosie. Mam plan, jak wyciągnąć Jaskra z łapu łowców czarownic. Ale najpierw musimy znaleźć Dudu. A co to znowu za plan? Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaskra do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. Genialne, ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie może się ukrywać? Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią.
ale tym razem nie wrócił. To jest Dudu, to jest ten ziomuś, którego uratowaliśmy, nie? A nie, to Ciri uratowała Dudu. Jak długo znasz? No, pomyliły mi się wątki. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Wcale mu się nie dziwię. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A po czym poznałaś, że to nie Jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo u ludzi, którym ufał. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iryny Rynard. Całe dnie spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak, właściwie jestem zdziwiona. Czyli zrobimy teatrzyk. Po tym wszystkim. Teatrze. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Skoro aktorzy są gotowi pomóc. Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Irina i jej trupa dużo mu zawdzięczają. Co łączy Dudu z aktorami? To ja ich ze sobą poznałam. Mieliśmy premierę, a Maksym leżał w garderobie pijany jak szpak, więc pomyślałam o Dudu. Trudno wyobrazić sobie lepszego dublera niż Doppler. I Dudu tak po prostu przyznał im się, kim jest? No, na początku nie chciałam nic nikomu mówić, ale Dudu z Iriną od razu przypadli sobie do gustu, a jemu tak bardzo podobało się w teatrze. Że zaczął z wami występować. Tak, ale teraz Irina ma wyrzuty sumienia, że pozwolili mu się tak narażać. Możemy wykorzystać przedstawienie. Gdyby wpleść w tekst którejś ze sztuk wiadomość dla Dudu, może udałoby się go wywabić z kryjówki. Pomysł nie jest zły, ale parę wersów nie wystarczy. Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc na przedstawienia, które zna na pamięć? To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. O kurde. Coś nowego, głośnego, co od razu przyciągnie uwagę Dudu. Najważniejszy jest dobry tytuł. O, to coś, prawda, jest to najważniejsze. Możemy zabrać się do tego od razu. I miniaturka. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuki. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuki. Może lepiej zajmij się tym sama. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Zobaczysz, będziemy się przy tym dobrze bawić. No dobra, no to wykonajmy tę misję. Możemy na się sam koniec. Zająć pisaniem sztuki. Czemu masz nie? Jakiś pomysł na fabułę? Pewnie. O, właściwie... Kurwa, genialny mam. Najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że może na ciebie liczyć i że chcemy uwolnić Jaskra. To musi być absolutnie jasne przesłanie, ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym, a to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Tak. Mniej więcej, no. Mniej więcej. To wystarczy. Teraz musimy znaleźć odpowiednią formę wyrazu. Najlepsza byłaby jakaś współczesna, chwytliwa historia. Może o kondotierach z powis? O, już wiem, Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym, ale bezwzględnym bandycie i Dopplerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz Doppler musi się ukrywać i może liczyć tylko na Wiedźmina. Który z kolei zrobi wszystko, by ratować swoją córkę? Albo nie, ukochaną! No, co ty na to? Wymyślmy coś innego? A może wymyślmy coś innego? Pewnie, to znaczy to jest dobry pomysł, ale może... Może coś innego jeszcze. Może spróbujmy wymyślić coś innego. To wydaje mi się trochę... Pasy, pasy. Racja. Czekaj, daj mi chwilę. O kurde, możemy... Już wiem! Wystawimy historię o Jerzu z Erlenwaldu! Potajemne zaręczyny, klątwa, okrutna królowa, dzwony biją północ. Ale... Co to ma wspólnego z tym? Widzą jego twarz. Potwór chce porwać księżniczkę Pawettę. Każą go zabić, ale pojawia się Wiedźmin. I wszystko dobrze się kończy. No, to postanowione, tak? Chciałeś coś powiedzieć? To się nie łączy w ogóle. Dasz mi w ogóle dojść do słowa, czy już sama zdecydowałaś? O co ci chodzi? Na tym polega praca kreatywna. Przerzucamy się pomysłami, z których potem wybieramy najlepsze. Czyli twoje. No tak, w końcu to ja się znam lepiej na teatrze. Ale ty oczywiście też masz swój udział w procesie twórczym. Jaskier ci to potem wyjaśni. Musimy wymyślić dobry tytuł.
to dużo ważniejsze niż cała historia. Nie, ta historia jest tragiczna ogólnie. Naprawdę tym razem weźmiesz pod uwagę moje zdanie? Oczywiście, przecież pracujemy nad tym razem, ja tylko dowodzę. Jak ta historia, jak Doppler skuma o co chodzi z tą historią? Odwiedzenie Dopplera i zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? O, zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina brzmi dobrze. Nie no, przecież to są tak idiotyczne wybory, że Doppler się w ogóle nie zrozumie, o co nam chodzi, nie? Zmiennik wybawiony albo triumf Wiedźmina. Chcemy, żeby Dudu od razu zrozumiał. No mam nadzieję, że to nie zepsuje nam połowy fabuły, nie? W historii o Pawetcie i Zaklętym Jeżu nie ma żadnych Dopplerów. Nie szkodzi. Zamienimy jeża na Dopplera. Najważniejsze jest przesłanie. Przybywa Wiedźmin i ratuje Dopplera. Jasne? To będzie komedia? Właściwie myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz coś lżejszego, zdecyduj i wezmę się do pisania. No mi się wydaje, że chcę mieć komedię. Niech będzie komedia. Tak, tutaj się dobrze bawimy na tym kanale. W takim razie zabieram nie się ma smutosów. A ty siądź sobie gdzieś w kątku i mi nie przeszkadzaj, dobrze? W porządku, skoro nie potrzebujesz pomocy przy pisaniu. Geralt, czekaj. Rym do Wiedźmina? Wołowina? Ach, nic już nie mów. Kurde, szykuje się naprawdę fajna misja. Kilka godzin później. Szkoda, że będziemy musieli dokończyć ją na następnym odcinku. Więcej czasu, zrobiłabym z tego małe arcydzieło. Muszę iść spać. Ale nie mamy czasu. Jaką wiadomość dla Dudu przekażemy w sztuce? Wiadomość? Myślałem, że wpleciesz do tekstu coś w rodzaju przyjdź do Zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje do charakteru mojej sztuki. Przecież napisała się specjalnie po to, żeby nawiązać kontakt z Dudu. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem, poznamy go po bliźnie albo będziemy improwizować. Najpierw zanieś tekst madam Irinie. Katastrofa jest. Wiesz, gdzie ją znaleźć. Jej trupa występuje w zaułku rzeźników. Dołącz do nas później. Bywaj. Nie znajdziemy Dopplera, ni wuja, nie. Nie z takim tytułem, ty, to nieźle sobie tytuł ustawiłem. Zmiennik wybawiony, przeczytajmy to na sam koniec. Czekajcie, muszę... Wiedźmin, zabijanie potworów to moja natura i praca. Wesoło dziarsko. Wiedźmin, może wśród gości kręci się po cichu. Z przejęciem żywo. Wiedźmin, pierwsze słyszę o romansie ludzi z zmiennokształtną bracią. Lecz podły charakter właściwy temu słudze. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. A, to są moje kwestie dialogowe, które będę musiał wypowiedzieć, jeżeli będziemy robić sztukę. Okej. No, oczywiście, że nie zapominam. Będziemy improwizować. Będzie dobrze jakoś. Chyba. Dobra, widzowie. Będziemy improwizować, ale to w następnym odcinku. Szykuje się naprawdę, naprawdę wydaje mi się fajna misja. O kurczę, jeszcze kamerka na sam koniec się zbugowała. No nic, widzowie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić like, komentarz, suba. Pamiętajcie, słuchajcie, że mam też drugi kanał. Tam możecie zostawić też suba i wpaść, bo tam super odcinek i super rewind i super odcinki tam są. Byłoby mi bardzo miło i znajdziecie tam naprawdę content dla siebie, myślę. Do jutra, bo widzimy się na tym kanale codziennie od jakichś 2 lat, nie licząc mojej przerwy 3 miesięcznej. Pozdro!